12 grudnia wspominamy błogosławionego Konrada z Offidy, zakonnika. Konrad urodził się około roku 1237 w regionie Marcia Ancońska w środkowych Włoszech. Wychował się w katolickiej rodzinie, od dzieciństwa był bardzo pobożny. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu ojców franciszkanów. Zgodnie z tradycją zakonu zaczął przygotowywać się do kapłaństwa. Wkrótce jednak przerwał studia, gdyż pragnął być prostym zakonnikiem i usunąć się w ustronne miejsce. Praca w kuchni i w ogrodzie dawała mu dużo radości, jednak zgodnie z poleceniem przełożonych kontynuował studia i przyjął święcenia kapłańskie. Konrad zasłynął jako gorliwy kaznodzieja. Jego kazania przyczyniły się do nawrócenia wielu ludzi. Zmarł 12 grudnia 1306 roku w Bastylii Umbryjskiej w czasie głoszenia kazań adwentowych. Już za życia był uważany za świętego. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Konrad wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.